Witaj! Zapraszam Cię do udziału w krótkim treningu uważności. Uważność to taka umiejętność, która pozwala nam pozostać skupionym i skoncentrowanym na tym, co dzieje się tu i teraz. Warto ją ćwiczyć, bo pomaga nam lepiej radzić sobie z emocjami i skutecznie się uczyć. Nasz trening rozpoczniemy od wspólnego oddychania. Znajdź bezpieczne miejsce i usiądź wygodnie. Jeśli chcesz, możesz lekko się przeciągnąć i poruszać palcami. Gdy będziesz gotowy, usiądź spokojnie i skoncentruj się na swoim oddechu. Na ekranie widzisz gwiazdkę, która zmienia swój kształt. Spróbuj wyrównać swój oddech z ruchem gwiazdki. Weź wdech przez nos, gdy gwiazda powiększa się, i wydychaj powietrze ustami, gdy gwiazda maleje. Daj sobie chwilę na połączenie swojego oddechu z gwiazdką. Wdech, gdy gwiazda rośnie, wydech, gdy maleje. Świetnie! Poddychaj tak jeszcze przez chwilę. Doskonale. Pierwsza część treningu za Tobą. W drugiej części Twoim zadaniem będzie uważna obserwacja płomienia świecy. Za chwilę zobaczysz przed sobą świecę. Postaraj się skupić swój wzrok na jej płomieniu. Po prostu mu się przyglądaj. Nie musisz robić nic więcej. Gdy coś odciągnie Twoją uwagę od świecy, nie przejmuj się. To normalne i może się zdarzyć. Spróbuj jednak wtedy ponownie wrócić do patrzenia na płomień. Oddychaj powoli i spokojnie. Za chwilę na ekranie pojawią się różne kolorowe rośliny. Nie zwracaj na nie uwagi. Patrz tylko na płomień. Zignoruj wszystko. Liczy się tylko płomień. Robi się coraz trudniej. To prawdziwa inwazja roślin. Skupiaj swoją uwagę na świecy. Bardzo dobrze. Rośliny zniknęły. Na ekranie znów widać jedynie świece. Przypatruj się jej uważnie. Jeśli w tle pojawi się jakaś rzecz, nie zwracaj na nią uwagi. Znów dużo się dzieje. Świeca i płomień są jednak najważniejsze. Przypatruj się im bardzo uważnie. Wytrzymaj jeszcze chwilę.
Udało się. Ponownie jesteś tylko ty i świeca. Wspaniale ci poszło. Jesteś prawdziwym mistrzem uważności. Dziękuję za wspólną praktykę. Jeśli chcesz nadal wzmacniać swoją uważność, możesz wracać do tego ćwiczenia tak często, jak potrzebujesz. Trening uważności to zdrowy nawyk. Dobrego dnia. Do zobaczenia ponownie. Jeśli chcesz posłuchać więcej bajek relaksacyjnych dla dzieci, subskrybuj kanał Pokój Spokój i wciśnij dzwoneczek, aby otrzymywać informacje o nowych materiałach.